Witam z powrotem. Poprzednie nagranie musiałem niestety przerwać. No i co? Nie możemy nic zrobić, ponieważ jest za ciemno. O, podłożyliśmy klucz. Dzwonił do mnie bardzo ważny telefon i nagranie będzie trochę krótsze poprzednie. Dobra. Ale już widzimy się z powrotem. Gramy dalej. Próbujemy otworzyć kolejne drzwi. Zamknięte na amen. Palnik. Wow. Over there? Yeah, we need to get Musimy in dostać there się do środka i wziąć torch. Palnik. Super. A tam co mamy? Tu nic, tam coś mamy. Pusta półka. No tak, tylko jak ja mam się dostać tam do środka? No lol. Locked up good. A jak popatrzymy? Tak samo It's będzie? Locked up good, but there's some space Ale na górze jest przerwa. O. Here we are. Tak, Clementine jak zwykle wskoczy. Chodź. Chodź, córko. Tak, poradzi sobie z przejściem. Zawsze musi ją pytać. Po prostu ją bierzesz i wrzucasz. Tak, tylko skąd ten kluczyk weźmie? Lol, tam ktoś jest. Pieprzone zombie. Wow. O fuck, mówiłem, że tak będzie, że ona będzie musiała nas uratować. Bierz klucz. Kurde, chyba mi się nie uda. O, wiedziałem, miałem go wziąć, a ja na niego popatrzałem, dobra. Fu, wyciągnął moja elita i Clementine na to popatrzała. No trudno, próbujemy jeszcze raz, kontynuuj. I spróbujemy ponownie. Za tobą! Ale krzywa morda. I próbujemy jeszcze raz. Uwaga, do tyłu się cofamy i bierzemy szybko tego klucza, trzeba wziąć. No bierz go. I... jebus! Jeden dostał w łeb. Jeszcze drugi. Zastrzel go. Ku, 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 szybko, ku, 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 ku. I E chyba. Tak, E, jebut. Ach, dostał pięknie, udało się. A ty, Clementine, co mnie straszysz, suczko? A? Nawet nie strzelałaś, idiotko, tylko trzepieć się. Ta łapa. Jakaś przyćpana. Wow, zombie. Zastrzel go, idiotko. Zastrzel go. Szybko. Klucz. Otwieraj. No to pyk. Prosto w łeb. No to po co uczyliśmy ją strzelać, skoro i tak nie strzela? Do diabła. Jesteśmy cali, wszystko gra. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. To po co żeśmy tu przyszli? A potem palnik. We found some walkers. Bierzemy palnika i idziemy. A co, masz jakiś z tym problem? Poradziliśmy sobie. Ale w czym masz problem? Ty jesteś jakiejś z opieki społecznej? Dobra, a my bierzemy palnika. Ona coś za bardzo się interesuje nami. Christa, Boże, muszę zapamiętać, jak ona się nazywa. Christa, tego nie zapomnij, dobra. Bierzemy palnika. No, za wcześnie dla ciebie. Nie, po prostu nie możesz bać się naciskać spustu. Nie myśl, tylko
I try, dobra, chyba wszystko. Tam mam nadzieję, że tu już nic nie ma, bo nie chcę mi się tego obszukiwać. No i co? Błazimy chyba. Idziemy zobaczyć, co się będzie działo z naszą cysterną. Tylko co nam napalnik? No co, my chyba chcemy przerwać tą łączność tam. Mamy wczytywanko. Znalazłem na stacji palnik. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. No on coś jest podejrzany, że chce tak popatrzeć na mnie. Dobra, włazimy. I zobaczymy, co się będzie działo, jak użyjemy naszego palniczka. Pyk, pyk, palnik. Nie wiem, jak on chce to zrobić. Chyba przeciąć tą łączność, co jest z tą cysterną. Nie ma ognia. No przecież mamy tą taśmę całą. Pyk. Tasiemka. Widzicie, jak jestem inteligentny? I próbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz się uda. No zobaczymy, czy pali. No pali. Już prawie tak szybko. Oj, 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 oj. No i co nam to dało? Co, czyli jeszcze raz? Kurde, teraz nie sięgam, no to ciekawe, czym to zrobić. No i to co ja mam zrobić? Ej, naprawdę nie wiem, lol. Zobaczymy tutaj. Nie, tu nic nie ma. Czyli najprawdopodobniej trzeba będzie teraz zejść na dół, no bo co innego by zrobić? Bo to już na pewno nic. O! Trzymaj. O, dobry pomysł. Pal, pal, pal. Pali głupa. Shut up and start cutting. A ten coś też jest podejrzany. Lol, patrzcie ile zombie. Ja pierdzielę. Cała chmara. Musi być ich tysiące, tak? A podobno wisi na włosku to już. Dobra, może nam się uda. Jak widzicie. Wciągaj. Dobra, poleciało, ale prosto nam na drogę. Nie no, jakoś chyba dobrze poszło. I co, wsiadamy do pociągu i uciekamy. Patrzcie, ile ich jest. A ta benzyna się wylewa. Skacz. Skocz. No i całe zombie pójdzie się jarać. No to sobie zostań, ja skaczę. 3, 2, 1, start. Skacz. To dobra, pchnę go. Wciąż nie. Dobra, niech se zostanie. Skoro tego pragnie. Nie, skoczy, wiedziałem. LOL. Jaka idiotka. Dobra, niech razem zginą. Tak, biegnij, patrzcie, jak on fajnie biegnie. Dobra, wezmę go. No szybko, ej. Pyk. A ona i tak nie lubiałem jej. Dobra. Nie wiem, że bo jej nie lubiałem. A ona sobie biegnie od ruchtem. No i wszystko poszło dobrze. Myślałem, a jakbym pewnie ją uratował, to on by zginął. Patrzcie, ile ich jest. Boom.
Nie, wszystko w porządku jest, tylko nas stada zombie gonią. Ciekawe, skąd ich się tyle nazbierało. Patrzcie, ile ich jest. Cała chmara. Wczytywanie. To już najprawdopodobniej będzie chyba koniec gry, ale nie jestem pewny. Jedziemy sobie. Dojeżdżamy do pięknego miasta, ale skąd ta chmara zombie się tam wzięła? Klementa jakaś przyćpana. Ona rysowała kogo? Kena. Bo widzę wąsy. No i co teraz będzie, gdy nie spotkamy się na zakręcie? Patrz, Kenny! Patrz, namalowała cię Clementine! Nie, to nie jest on, to jest... to są jej rodzice chyba. Atlantyk! Ciekawe, chyba już nie będę musiał wybierać odpowiedzi. Musimy znaleźć łódź, nie mamy innego wyjścia. Znajdziemy, tak! Optymista. Nie trząśnij, poradzisz sobie. Przynajmniej będę żywy, póki będzie we mnie płynąć krew. Tak, to dobre słowa. Clementine, chodź. Wow. Krótkofalówka się odezwała. Jabrzoza, jak mnie słyszysz? Jagrap. Ktoś ją namawia. Ktoś chce ją zgwałcić, namawiam do przyjazdu. Widocznie ktoś wie, dokąd jedziemy. What the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. Clementine? Co ty o tym sądzisz? No i chyba nic nie sądzi. Wczytywanie. Kolejne żywe trupy, a teraz mamy trailer kolejnej serii. Czwartego epizodu. Zobaczymy, co się będzie działo. Już jesteśmy, jak widać, w tej Atlancie czy gdzieś. Nie wiem, jak długo jeszcze da radę, bo jego... Czy go nie ugryźli, tylko... On zeskoczył. Na waszym miejscu ukryłbym się natychmiast. Ciekawym właśnie, kim on jest. Czyli następna część będzie się działa w tym miasteczku najprawdopodobniej. Cały czas. Jeszcze ktoś nas śledzi i obserwuje. Jakiś kurde, nie wiem. Żywe trupy za każdym rogiem. O, epizod czwarty. No to co? Czekamy do kolejnego epizodu. No i to by było na tyle. Ta część była jakoś według mnie krótsza, chociaż pewnie nie była, ale jakoś taka monotonniejsza od poprzednich. No ale to zostawię w waszej ocenie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.